Na to siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj no, zaczniemy pracować nad tym lodzinem, zobaczymy ile się nam uda zrobić. Plan jest taki, by rozebrać ten silnik lodzina w pewnym stopniu, zobaczymy ile. Chcę po prostu wprowadzić drobne modyfikacje, które pozwolą mi ogólnie, żeby ten silnik się trochę bardziej wkręcał i żeby to coś dawało, bo obecnie no to choćby nawet turbo założył, to i tak powyżej 6000 się nie wkręca, około 6000, powyżej 6000 się chyba nie wkręca, nawet nie wiem czy przy około 4 już go odcina. Nic nam turbinka nie da, bo nie pozwoli się jej ten silnik wkręcić. Zrobiłem błąd i to bardzo poważny, bo nie zmierzyłem ile ja mam tutaj miejsca nad tym. Ewentualnie będę musiał to włożyć w ramę jeszcze raz i zmierzyć, ale to już poza odcinkiem se zmierzę i sprawdzę, czy w ogóle to turbo będzie pasować. Dobra, ja se spuszczę ten olej. Jeśli tam już jedna osoba w poprzednim odcinku wspomniała, jeśli jakikolwiek olej jeszcze tutaj jest, spuścimy ten olej. Chociaż powinien być. Zaraz zobaczymy. O, nawet niedokręcone. O, coś jest. Więc jakiś olej w środku jest, nie chodziło to na sucho, więc spuścimy te pozostałości i trzeba będzie zalać nowym, starym olejem. I teraz czas na ciekawostkę, jak u mnie z olejem jest. U mnie z olejem jest tak, że nic się nie marnuje, więc jak braciak spuszcza z crossa, wlewa się do pitbike'a, pitbike jeszcze go przemiela i dopiero się go wylewa całkowicie, więc jest recykling po całości. Lącin taki olej jeszcze będzie lubił, więc jak schodzi z crossa, wlatuje do lącina i dopiero musi to przepalić. Wiesz, przepala pierw cross, potem przepala go jeszcze raz olej, jeszcze raz lącin i dopiero wędluje do utylizacji, więc nie, że wylewam gdzieś albo coś, bo to wszystko składuję w takich baniuszkach, bańkach, a co potem będę z tym robił, no to pewnie prawdopodobnie pójdzie do jakiejś utylizacji, gdzieś zawiozę, nie? Więc żeby nie było, że gdzieś wylewać, bo żadnego takich rzeczy się nie wylewa. Na takim przepalonym oleju można sporo zrobić. Ja na przykład smaruję maszyny rolnicze, żeby nie rdzewiały, albo smaruję na przykład łańcuchy w motorach, czy coś, do piły czasami, to zależy jaki olej pójdzie do starej piły, takiej kurde się leje, tylko przefiltruje się, no. Stary olej przepalony jeszcze można wykorzystać na gospodarce w różne możliwe sposoby, więc nic się nie marnuje. I zanim to zaczniemy, trzeba będzie odkręcić te stopki i tą płytę. A do tego posłużą mi klucze. Ja to! No niestety wykosztowałem się i zakupiłem sobie skrzyneczkę narzędziową. Wreszcie po tylu latach odkładania wreszcie sobie kupił klucze. Trochę mi tu przerdzewiały, bo to wilgoci trochę. Polało mi jak robiłem, no to polało trochę wody. No. Trochę większy zestaw sobie kupiłem niż mam w pracy, bo w pracy też korzystam też z kompletu JATO i naprawdę bardzo dużo rzeczy można tym zrobić. Taki deczko mniejszy zestaw od tego, bo ten ma dodatkowo te jeszcze oplowskie klucze, gwiazdki, więc no, ja jestem zadowolony. Nie są to klucze z najwyższej półki, ale mi się wydaje, że do moich prac wystarczą, więc bierzemy się za rozbieranie. Może w przyszłości się uda zorganizować trochę więcej narzędzi i więcej zrobimy. Tokarka też chodzi. Pracuje na siebie. Może w tym projekcie coś tokarką też porobimy, no to się ponagrywa. Pisaliście mi, że chcecie dłuższe odcineczki. Mianowicie ja staram się robić odcinki takie, jakie dam radę zrobić, długie, więc znając mnie, kto mnie dłużej ogląda, to u mnie są przeważnie bardzo długie odcinki niektóre, że wypisują mi ludzie, że są za długie odcinki. No a te krótsze, co w ostatnim czasie się pokazały, no to w miarę możliwości chciałem wam coś dodać, żebyście się nie smucili, że o was zapomniałem. Dobra, kręcimy tą płytę.
Myślałem, żeby robić też jakieś live'y tutaj z garażu. Fajnie by tak było porozbierać, pogadałbym sobie z wami, bo ja lubię bardzo rozmawiać. Ach, tylko no mam problem z internetem, bo mam internet radiowy. No i są co chwilę jakieś problemy, kurde, to z zasięgiem, to tamto. No i przez to, kurde, z live'ami jest problem, nie? Nie dam rady live'ów robić. Jak do tej pory, to tak zbytnio, no, nie robiłem nic, żeby być jakiś popularny. Nie reklamowałem się za bardzo nigdzie. I chyba dlatego jesteśmy... Mamy 25 tysięcy subskrypcji tylko, nie? Ja bym się bardziej gdzieś reklamował albo coś. No to wtedy może jakoś to lepiej wyglądało wszystko. Zwolniłem łańcuszek. Od spodu jest tutaj napinacz. Jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział, tą śrubą pod spodem jest sprężynka, więc ta śruba może wam wystrzelić. Taka sprężynka jest, a pod sprężynką jeszcze jest napinacz hydrauliczny. Wstępnie jest mechanicznie, czyli przez tą sprężynę, a potem jak się robi ciśnienie oleju, to wam napręża tamto dziadostwo, łańcuszek. Lecz jak macie uszkodzoną pompę, to wam nie uszkodzi. Nie. Rozumiecie? Nie. Ściągniemy głowicę. To nie będzie nic skomplikowanego. Teoretycznie będzie tylko cyk-fuch. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj w środku wygląda. Bo najważniejsze, czyli chciałbym zmodyfikować głowicę. Sprzęgło to już takie mniej ważne, ze względu takiego, że to można zrobić na motorku. Sprzęgło. A cała szpilka idzie. Te silniki naprawdę są fajne, bo są proste jak barszcz. Widzę, że uszczelka jest pęknięta. Dlatego miałem wyciek. Ja sobie części nie układam, bo znam ten silnik na pamięć. Prawie że, na niektóre części lubię sobie zapomnieć, ale to nie będzie poradnik, jak rozebrać ten silnik. Będziecie chcieli poradniki, śmiało piszcie. No dobra, odrzuciłem zębatkę od rozrządu. Będzie ciemno, nie tylko ze względu, że tu jest ciemno, tylko że olej był mocno przepalony. Te śrubki tutaj na boku, to są ta i ta, one są specjalne, je łatwo rozróżnić ze względu takiego, że mają takie nacięcie na krzyżaka, żeby łatwo było odkręcić. Od rolki napinającej też jest śrubka specjalna, prowadzącej, znaczy rolki prowadzącej. Na końcu jest gładka powierzchnia gwintu, bo ten element, kurde, ten element właśnie wchodzi w rolkę i pasuje, żeby ta rolka się nie wycierała. Dobra, teraz odkręcam główne śruby. Tutaj też są specjalne śruby. Nakrętki, można powiedzieć. Bo mają na końcu łebki zasłonięte. I ktoś tu zrobił, bo nie dał podkładek i nie dokręcił dobrze głowicy. No, dobiło do końca. I wyjdzie mi z gwintem pewnie. Szpilki. Seryjnie pod jedną jest podkładka miedziana. Ta podkładka miedziana jest pod tą szpilkę, którą idzie olej. To mi wyszło całe. Tak jest, jak się podkładki nie da. I ściągamy głowicę. A pod spodem jest pełno nagaru. Pełno nagaru mamy. Ale to jest standard. Na tłoku nie ma nagaru. Tak wam powiem. Aż tak tragicznie to nie wygląda. Rolka prowadząca, przeważnie ludzie mają to rozwalone. Dlatego nie dam rady odkręcić. O, to ściągniemy całkowicie. Ej, nie wygląda to źle. Obstawiam, że problem jest z głowicą. Cylinder będzie jeszcze w miarę. Podkładka miedziana się znalazła. Ktoś dał pod to. A ona powinna być pod szpilkę. Dobra, oddzielamy tu i zobaczymy. Ten zajechany silnik lącinowski. Start.
Jest parę grubszych rys. Tłok nie ma poszczelanych pierścieni, więc nie jest źle. Pierścienie są pozaklejane, więc też nie jest źle. No popatrzcie. Korba nie ma luzu. Nie trzeba będzie w wała inwestować, bo korby się nie opłaca przebijać. Rolka prowadząca. Ale to nie wiem, czy ja nie wymieniałem. Kurde, już no, nie pamiętam. Nie wiem, zakładałem? Nie. Ale nie jest oryginalna. Ktoś to wymieniał. To jest ta najtańsza rolka. Nieoryginalna. Nie ma na środku w rolce tulejki wpracowanej. Ktoś to wymieniał. Ale przynajmniej doszedł do wniosku, że trzeba wymienić, więc nie jest źle. Łańcuszek już jest wyciągnięty trochę. Jak się go ściśnie, to ma luz. Ściskam. I dość spory ma luz tutaj, więc już jest wyciągnięty. Łańcuszek pasowałoby wymienić, czego nie zrobimy. Nie zrobimy wymiany łańcuszka. Co? Mnie nie stać na takie rzeczy. Będę musiał jeszcze dekiel boczny ściągnąć. Dobra, to rolkę ściągniemy. Damy na bok. Mnie interesuje jeszcze sprzęgło. Na tym etapie powiem wam, może będziecie widzieć, że ten silnik kurde wcale tak źle nie wygląda. Jestem trochę przepalonego oleju, ale i parę opiłków znalazłem. Sitko w miarę czyste. No cylinder logiczny, że przerysowany to jest parę takich grubszych rys. Głowica gorzej wygląda. Bo jest straszny nagar. Obstawiam, że uszczelniacze to już wołają te do nieba. Widzę ze sprężynki to wszystko, te tulejka, sprężynka i wszystko jest, więc składał to ktoś z głową. Uszczelki były nowe, zakładane przez kogoś, ale to nie było dobrze odczyszczone z poprzedniej uszczelki, z tego co widzę. I gdzieniegdzie były nieszczelności, było znane, ale widać po śrubkach, że ktoś tutaj zaglądał do sprzęgła, że ktoś tutaj był. No zobaczymy, no. Sprzęgło, tarczki trzeba będzie jakieś ewentualnie załatwić. Nowe prawdopodobnie, żeby to sprzęgło trzymało. Rozpoławiać go nie będę. Cylindra z tłokiem, cylinder, tłok, głowica na wszelki wypadek. Jak widzicie, wszystkie części mam załatwione. Uszczelki. No i tłok jest też przytarty, pierścienie przytarte, ale mamy hodownicę, przejedziemy hodownicą. Najtańsza jaka jest hodownica, przehonujemy, cylinder. Kurde, będzie chodzić, będzie jeździć. Najważniejsze, żeby głowicę uszczelnić i no, może mogą być straty, no ale zobaczymy. Nie zauważyłem tego, że odmę mam przytkaną. Widzicie? Przez to mogą mi też olej wypierdzielać. Przez uszczelki. Ajajajajajajaj, nie zauważyłem tego, że jest zgniecione. Bo to też jest bardzo istotne, żeby odma była drożna. Jeszcze rozbierzemy tutaj i zobaczymy, bo tutaj najwięcej syfu się zbiera. Zobaczymy jak to wygląda.
Ja jestem zaskoczony. Naprawdę jestem zaskoczony. Kurde, czysto. Patrzcie na to. Widzicie to? Normalnie igła. Igła silnik. Ale oj, nakrętka na wale niezabezpieczona. Oj, jaj, 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 jaj. Ktoś, kto robił ten remont tego silnika, poważny błąd popełnił, bo nie zabezpieczył tej nakrętki. A to jest naprawdę poważny, poważny błąd. Jakby się to odkręciło, to można byłoby tutaj mieć mały problem. No. Kurde, wele, no. Jest fajnie. Tu tylko jest syf na końcu, no, czyli bardzo, bardzo ładnie. O, tutaj jest, widzicie? Tu jest tylko deczko. Tego opiłku się zebrało. O. Ale to jest naprawdę bardzo mało. Bardzo mało. Jak robiłem silniki, co to do mnie przychodzą, przeważnie takie trudne przypadki do mnie przychodzą. Przeważnie cały filtr jest pełny. Pełny, zarąbany. A tutaj... Tutaj to mogę powiedzieć, że jest super czysto. Tyle co tutaj jest zebrane, to jest nic. To jest nic. Bierzemy się za głowity. To i tak muszę tu rozebrać. Bo to będzie całkowicie inaczej rozwiązane to wszystko. Chyba podkładki tu nie miał żadnej. Wszystko na silikonie. Czerwony. Żeby było wiadomo, że tu coś było robione. No to co to się dzieje? Czemu się tu nie chce rozejść? To jest. Ktoś tu przesadził silikonem. Trzeba mieć pierdzielnięć, żeby ręka nie bolała. Dobra, teraz potrzeba mi koniki wyciągnąć. Do tego szóstkę śrubę. Kurde, wałek trochę przytarty. Łożyska jak nowe. Tylko ten wałek jakiś dziwnie wygląda. To nie jest lącinowski. Głowica była wymieniana kiedyś w przeszłości. To nie jest oryginalna głowica. Jeszcze to rozepniemy. Młotek, kawałek rurki. Tak, żeby się nie ubrudzić. Druga strona. Kawałek rurki. Młotek. Dobra, i teraz zawory w jakimś stanie. Nie sprawdziłem jak tam tulejki, ale tu jest jedna, tu jest druga, to by się zgadzało. Od spodu są jakieś tulejki naprowadzające? Nie ma. Tutaj? Nie ma. Oj, ktoś ładnie zrobił. Pod cylindrem nie ma w ogóle tulejek naprowadzających. Dobra, wyciągamy zawory. No i dobra. Teraz już wszystko wiadomo.
Zawór wydechowy nagaru to jest tyle, że chyba o połowę średnica kanału wydechowego się zmniejszyła. Tyle jest nagaru. Kanał ssący jest ok w miarę, tutaj powierzchnia jest też w miarę, ale sam zawór był za miękki. No i jest żyletka. Powierzchnia jest żyletka tutaj. Sklepanej to ostro. Zawór, będę musiał ogarnąć zawór ssący. Wydechowy jest ok. Uszczelniacze zaworowe, śmietnik. Niestety. A są tu podkładki? No właśnie, czy są podkładki, bo ja tutaj jeszcze umyję, będę widział, czy są podkładki, bo muszę dołożyć po jednej podkładce jeszcze więcej, żeby utwardzić sprężyny bardziej. Po tą mniejszą i po tą większą. Ogarnąć jakieś podkładki. Mamy ten pierdzielnik rozebrany, Loncin rozebrany w mag. Czego chcieć więcej? Tu mam drugą uszkodzoną głowicę, uszkodzone części. Nie wiem, w jakim tutaj stanie jest zawór ssący. Wydechowy jest wykrzywiony, a widać. Wydechowy dostał strzała. To ssący tutaj powinien być dobry w tej głowicy. To akurat z tej głowicy, ta głowica będzie jako dawca. Ale te kapturki, nie kapturki, jakieś pierdółki. Z tej głowicy weźmiemy części do tej. I z dwóch złożymy jedną. Akurat będą tam podkładki, nie podkładki, takie pierdółki. Jakiś przytarty cylinder, ewentualnie tu założymy lepszy. Kurczę mele. Ja wierzę, jak ja to mówię, no. Ja tutaj będę jedną z nielicznych osób na YouTube, który będzie pokazywał, jak złożyć silnik z używanych części. Jak ja o tym myślę. A tego nie kupimy nowe, tu przełożymy z tej uszkodzonej części, te uszkodzone przełożymy tu. Jasny pieron, jak sam z siebie będę teraz słuchał, oglądał ten odcinek jeszcze raz, to pewnie będę się śmiał przed ekranem. No ale taka jest prawda, no. Dokładać nie będę do tego interesu, bo jak dowalimy tu 1,5 bara, jak się uda, że turbo wstanie i będzie pompować i napompuje z 1,5 bara, to tutaj może się choć co stać. Dlatego nie chcę tu wkładać nowych części, mimo że mam. Mam cylinder, głowica. Jak coś. Przygotowałem się. Przygotowałem się do tego projektu. Więc mam części. Mam uszczelki nawet, jakby trzeba było rozpołowić silnik. Widzicie, nawet są. Uszczelki, uszczelniacze, o-ringi, uszczelka wydechu, kurde, choć co, mam części. Tylko musicie to zrozumieć, że muszę sprawdzić, czy w ogóle jest sens, bo jak wsadzę nowe części, to pasuje, żeby się to wszystko dotarło i dopiero wtedy bym musiał turbo zakładać, nie? Wiecie, rozumiecie. Plusem byłoby coś takiego, że można byłoby zrobić porównanie, więc można byłoby zrobić porównanie. Bez turba jak to chodzi i z turbem jak to chodzi. To też wziąłem pod uwagę, bo uwaga, słuchajcie mnie teraz. Założę to, poskładam tutaj wszystko fajnie. Założymy turbinkę do Loncina, zrobimy tego turbo Loncina. Będzie wszystko zarąbicie zicher chodzić, nie? Będę czuł, że jest jakaś tam różnica, coś tam turbo się kręci, jasny pieron chodzi, fajnie wszystko ten. To wtedy zrobimy coś takiego, uwaga. Wyciągam silnik jeszcze raz, rozpoławiam go, demontuję wszystkie części ze środka, wszystko rozbieram co do śrubki, wszystko bym umył, powymieniał co jest uszkodzone, co nieuszkodzone, wszystkie elementy po prostu uszkodzone wymieniłbym, złożyłbym ten silnik na zicher, na 100%, żeby było wszystko fajnie jak nuwencja. Wkładam w ramę Loncina na seryjnym gaźniku, pojeździłoby się trochę, dotarło i pomierzylibyśmy osiągi. Jakie są osiągi na silniku loncinowskim bez turbinki, a potem z turbo, jakie są osiągi, byśmy zmierzyli, więc mieliśmy wtedy porównanie. Więc jeszcze raz, to co teraz robię, robię tylko i wyłącznie do testów, żeby sprawdzić,
jak to będzie się wszystko zachowywać i czy ogólnie mi się uda to zrobić. Czy będzie to dmuchać, jak to będzie jeździć, czy nie będzie dławić. Chcę po prostu to przetestować, dlatego nie chcę w to inwestować pieniądzów. No więc dobra, jak się wam podobało? Standardowo, jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. Podobało ci się, koniecznie łapeczka pod filmem musi być. Ewentualnie chcesz coś więcej wiedzieć, jesteś czegoś niepewny, masz jakieś problemy, pisz na dole w opisie pod filmem, postaram się pomóc, ewentualnie. Mam dobrych widzów, dużo znawców, ogólnie w sferze pitbajków i nie tylko, więc możecie też odpisywać ludziom na komentarze, jeśli wiecie, znacie przyczynę lub powód danych problemów, możecie tej osobie odpisać. Na pewno będą one wam za to wdzięczne. Nie tak samo wtedy pomożecie, bo będzie mniej odpisywania. To kończymy ten odcinek. Będzie trochę dłuższy. Nie wiem ile wyjdzie, ale na pewno już będzie dłuższy. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z długości odcinka. Ja uciekam. W następnym odcinku już składamy ten silnik, nie? Składamy i tuningujemy głowicę. Trzeba zmienić troszeczkę geometrię z kanału ssącego, podpolerować kanał wydechowy i delikatnie zwiększyć jego średnicę, ale dosłownie musnąć delikatnie, żeby po prostu to wszystko działało. Jak i musimy zwiększyć twardość sprężyn w jakiś sposób, by to się kręciło do tych około 10 tysięcy obrotów. Mam nadzieję, że tyle osiągnie, nie? Zobaczymy, ile moduł puści. Ewentualnie mam moduły sportowe bez ogranicznika, więc mam nadzieję, że około 10 tysięcy się uda osiągnąć. A jak nie, to pobawimy się zapłonem i pozwolimy temu silnikowi się tyle rozkręcić. Ma się Lonci do 10 kręcić, no, tyle. Więc do następnego, trzymajcie się, hej!